nic nie grozi. Witam Państwa serdecznie na kolejnym wernisażu w Galerii Oranżeria. Dzisiaj swoje prace prezentuje tutaj Małgorzata Wilska, początkująca artystka pochodząca z Kocka. Pokazuje nam swoje prace fotograficzne. Jeżeli chodzi o fotografię, to ja za dużo raczej powiedzieć nie mogę. Mogę powiedzieć tylko, czy mi się zdjęcie podoba, czy nie. Ale jeżeli chodzi właśnie o to początkującą, bardzo mi się... Zawsze bardzo lubię, kiedy ta galeria jest takim miejscem, gdzie artysta debiutuje. Można powiedzieć, że dzisiaj Gosia dostaje takiego mentalnego kopniaka na przyszłość. I mam nadzieję, że to nie jest jedyne miejsce, w którym pokażesz swoje zdjęcia. Jest tutaj żywy przykład, który też tutaj debiutował i się rozkręcił. Nie wiem. No ja, chyba udaje, że nie. Także bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że to jest pierwszy wernisaż, ale nie ostatni. No, moje mam nadzieję. Także przekazuję głos dyrektorowi. Dziękuję, Arku. Ja pragnę Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie powitać w takim nietypowym okresie wakacyjnym, bo zazwyczaj wakacje nie robimy wernisaży, ale ten rok jest wyjątkowy. Radzyński Ośrodek Kultury obchodzi 60-lecie i z tej okazji tworzymy cykl Rok Ludzi z Pasją. I tak naprawdę jak robiliśmy wykaz osób, mieszkańców Radzenia, powiatu radzyckiego, którym moglibyśmy zorganizować wystawę w naszej galerii, to ta lista jest tak długa, że naprawdę musimy nasze wernisaże robić w takim sezonie ogórkowym. Ja się bardzo cieszę, że możemy się dzisiaj tu spotkać. Tym bardziej cieszę się, że jest to Pani pierwsza wystawa i już zawsze jak Pani będzie wpisywała sobie w CV, to ta pierwsza wystawa będzie w Galerii Oranżeria Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Cieszę się też, że pomimo tego, że jest Pani z Kocka, to wybrała sobie Radzyń do realizacji swoich pasji, zarówno fotograficznych, jak i malarskich, jak również realizuje się Pani w pracy zawodowej w Radzeniu Podlaskim. Bardzo to nas cieszy, miło nam, jak osoby z zewnątrz przychodzą do nas i właśnie u nas chcą realizować swoje pasje. Bardzo serdecznie dziękuję za te piękne zdjęcia przyrodnicze. Ja z wielką przyjemnością oglądałem wystawę i naprawdę jestem zauroczony. Pani jest cała tutaj w kwiatach, ale proszę przyjąć jeszcze tą jedną wiązankę jako wyraz naszej wdzięczności za to nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję. Cóż, oddajemy Pani głos. Chciałam bardzo serdecznie wszystkich powitać. Mówiłam, że nie mam tremy, już zaczynam ją łapać. Ale oprócz takiego lekkiego zdenerwowania mogę powiedzieć, że jestem, o proszę, jestem bardzo szczęśliwa, gdyż w dniu dzisiejszym, pomimo że jest piątek, zbliża się weekend, tak jak Pan Dyrektor mówił, są wakacje, woda, upał i tak dalej. Mimo to tyle osób zechciało w tym dniu być ze mną, w tym dniu bardzo ważnym dla mnie. Tak jak tutaj dyrektor mówi właśnie, że to jest taki debiut, to jest takie pierwsze, coś nowe, zaskakujące, ale dla mnie bardzo miłe. Pan dyrektor tutaj wspomniał, że wybrałam Radzyń. Wybrałam Radzyń dlatego, że jestem tutaj od kilku lat, 2018 roku, ale mimo to zostałam bardzo ciepło przyjęta w Radzyniu, czego się nie spodziewałam. Jest mi z tym bardzo dobrze, jest mi z tym bardzo miło. Realizuję się w pracy, którą bardzo kocham. To moja pasja, jest to moje życie. Druga moja pasja to jest fotografia, co widać tutaj dookoła. Trzecia pasja to jest malarstwo i tak dalej, i tak dalej. Tych pasji mam bardzo dużo. Panu dyrektorowi chciałam podziękować za to, że miałam tą możliwość zrobienia tej wystawy. Bardzo się cieszę. Arkowi dziękuję za to, że oszklił pięknie te moje zdjęcia. Tomkowi dziękuję za to, że przyjął mnie pod swoje skrzydła do klubu fotograficznego, gdzie mogę rozwijać swoją pasję, cieszyć się tym. I naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, że mam tylu wokół siebie osób wspaniałych, moich przyjaciół, moich znajomych, moich bliskich, osoby, które widzę na wernisażach.
Dlaczego tytuł Oddech Ziemi? Tak krótko, żeby nie przedłużać. Uważam, że gdy Ziemia oddycha, co widać dookoła, jesteśmy i my. Jeśli Ziemia oddycha, istnieje człowiek. Jeśli człowiek istnieje, to znaczy, że jeszcze istnieje Ziemia. Kocham przyrodę, fotografuję przyrodę, fotografuję to, co kocham, co jest dla mnie ważne, co jest piękne w życiu zarówno moim, mojej rodziny, moich bliskich, moich przyjaciół, ale jednak przyroda to jest numer jeden. Oddycham, relaksuję się, zdobywam różne pomysły do pracy, odpoczywam. Gubię przy tym swoje jakieś oczywiście problemy, ale przede wszystkim się zachwycam i cieszy mnie to. Dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich do obejrzenia tych zdjęć. I mam jeszcze taką prośbę, ze względu na to, że ja zdjęcia kocham. Jakby tak można było najpierw zrobić wszyscy, żeby byli, żeby nikt nie uciekł. Zdjęcia, a później zapraszam do oglądania i do